Mieszkańcy dzielnicy Białykamień skarżą się na brak autobusu linii numer 14, który przewoził pasażerów ze Szczawna-Zdroju do Śródmieścia, a konkretnie do ulicy Beethovena. Dziś 14 póki co nie kursuje, a pasażerowie czynią starania, aby ponownie pojawiła się na ulicach i przystankach. Mieszkańcy, pasażerowie, którzy przemieszczają się z dzielnicy Białykamień na przykład do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Beethovena czy na cmentarz przy ulicy Przemysłowej, jak się okazuje po likwidacji linii autobusowej nr 14, mają ogromny kłopot. Bo są starsi ludzie, nie mogą się dostać na cmentarz, na Przemysłową, tam do ZUS-u i muszą się przesiadać, no i w ogóle brak. 14 jest potrzebna, bo grono ludzi jeździ do opieki, proszę pana, i jeździ do pracy tam. I ona jest naprawdę potrzebna. Nie tylko 14, ale i innych autobusów też, żeby człowiek prędzej do Wrocławia dojechał niż stąd na Grąbalski czy gdzieś tam. 15 rzadko chodzi, co godzinę, w godzinach szczytu, co półtorej, jak nie ma godziny szczytu. To jest raz. Piątka. Kiedyś, proszę pana, piątka chodziła regularnie. W tej chwili się czeka na autobus 40 minut, ponad 40 minut. 17, proszę pana, jeszcze. Chodziła ze Szczawna do szpitala. Była potrzebna, naprawdę była potrzebna, bo gro starszych ludzi, proszę pana, jeździło do szpitala, jeździło do przychodni szpitalnej, dzieci do szkoły, bo tam pod Nasokowskiego jest szkoła. Proszę pana, zlikwidowali. Zainteresowani mieszkańcy trafili ze swoim wnioskiem do radnego z dzielnicy Białykamień, a ten przygotował odpowiednią interpelację. Przełożę ją panu prezydentowi, z podpisami jest ich kilkaset, może przywrócą nam tą linię 14, bo jest potrzebna. Każdego roku w okresie wakacyjnym zmieniane są rozkłady jazdy autobusów miejskich, a wiąże się to według Zarządu Dróg Komunikacji Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ze zmniejszonym zapotrzebowaniem kursów autobusowych w ogóle w tym okresie. Tutaj ostatnio to już trzeba dość długo, bo autobusy nie jeżdżą tak jak powinny. Na czas nie jeżdżą. Jednak likwidacja linii numer 14, jak widać, przysparza mieszkańcom i pasażerom sporo kłopotów. Byśmy prosili, żeby 14 z powrotem wróciła, bo jest daleko na cmentarz. Chcielibyśmy nieraz jechać, nie możemy, jak, bo musimy pieszo.